Buongiorno! Oto jestem ja znowu, Dark Archon, na kolejnym livestreamie, dzisiaj już drugim. Gramy w Metroida, chciałbym go skończyć, byłoby bardzo fajnie, bo mógłbym wreszcie skończyć recenzję i wrócić do reszty materiałów, które mi zalegają. To by było bardzo fajne. Oj, pojedzony aż za bardzo. Ogólnie cały dzień mnie dzisiaj kręci w brzuchu i teraz jak zjadłem obiad, to mnie kręci jeszcze bardziej, więc oby po drodze nie było żadnej awarii. I od razu z grubej rury jedziemy bossa. Nie ma, że boli. Chciałbym wiedzieć, jak się tego unika. To dzisiaj było dobrego. Steki zrobiłem z ziemniaczkami smażonymi i sos pieprzowo-śmietankowy. I znowu umrę. Niespodzianka. Nie wiem, jak unikać tych naprowadzających. To jest najgorsze. To jest najgorsze. Ale oprócz tego, nie wiem. Jakoś sobie chyba z nim poradzę. Najgorsze jest to, że ci wszyscy bossowie to są bullet sponge. Można oglądać dzisiejszy stream, jak się nie widziało poprzednich. Oczywiście, jeszcze jak. No jest. Cholera jasna. To jest trudny boss. Pistol mu nie robi obrażeń, niestety. Żadnemu bossowi chyba nie robi obrażeń pistol bezpośrednio. Z naładowanego pistoleta mógłby mu zadać obrażenia, ale zwykły mu nic nie robi. To jest właśnie trudność w tej grze, że jak się celuje, to nie da się biegać. A jak się biega, to nie da się celować. Weź człowieku cokolwiek uniknij. Dzisiaj była taka ośmiornica boss śmieszny, który mnie trochę wkurzał. Ale nic super takiego. Bardziej mnie dzisiaj wkurzały te roboty, przed którymi trzeba uciekać, te Emi. Czy jacyś profesjonaliści, którzy już tę grę przeszli, mają dla mnie jakieś rady, co mam robić, żeby tego gościa zatłuc? W ogóle nie da mi się zadawać obrażeń, jak jest pod prądem, tylko jak zdejmie tego swojego shielda, więc teraz jest na przykład... Nic mu nie można zrobić. Muszę chyba spowolnić i... O Jezu.
Jakby sterowanie było takie jak w Cupheadzie, to by było fajnie. Znaczy jest podobne do tego z Cupheada, ale nie tak przemyślane moim zdaniem. Typie, siemanko, czy miałeś taką grę, która była dobra, solidna, ale nie miałeś radości z grania w nią? Jeżeli uważam, że gra jest dobra i ja nie będę w stanie jej zrecenzować w taki odpowiedni sposób, to albo nie robię takiej recenzji, uważam, że to nie fair. Jeżeli jakaś gra mi nie leży, ale widzę, że jest naprawdę dobra, albo... nie wiem, albo... Nie kojarzę, czy takie sytuacje kiedyś były, że... Staram się nie ruszać gier, które wiem, że mi nie leżą. Już go trochę lepiej ogarniam, co on tam umie, czego nie umie. O! O, ma więcej faz! Super! I wlazłem prosto pod niego. Jakby się dało celować myszką, to by było zupełnie inaczej. Gra to taki Cuphead, tylko że grasz człowiekiem zamiast kubkiem. Kiedyś jesteś pewien, że nie jesteś tym klocuchem? Trzy strzały można mu macnąć całkowicie na starcie i na dzień dobry. Naprowadzające badziewie. Mój klucz powiedział, że nie człowiekiem, tylko babą. No to prawda. Ale klocuch by nie wiedział, że to baba. Właśnie to, że wysoki poziom trudności tu jest, to mi się akurat bardzo podoba. Poziom trudności moim zdaniem jest mega tutaj. Bardzo mi się podoba, że zrobili z tego taką poważną grę, a nie samograją. No, próbuję łapać te kolorowe gluty w drugiej fazie, ale nie wychodzi.
Okej. Wiem, bo te gluty mi dają zdrowie i w ogóle, to ja jestem tego świadom akurat. To nie są gluty, to są kosmici. O. O. Okej. Poszło szybko. Trochę odpoczynku mi faktycznie dobrze zrobiło. Jak grałem w niego po tej maratonie całorannym, to miałem takie wrażenie, że jest w zasadzie kompletnie niemożliwe. Już mi tak latało przed oczami wszystko. Stormy są. O, teraz będę mógł otworzyć tą bramę, która była... Była zamknięta wcześniej. I z dzieciaki drumiapy zaraz przed moim oknem. A dlaczego nie? Dzień dobry, mam zakaz zbliżania się do was. Nie męczyłem się z nim długo. Może z 5-10 minut i uznałem, że zrobię sobie przerwę na obiad. Może trochę... No, co jest z 10 minut? Niby prawo jest dla wszystkich równe, a ja mam zakaz zbliżania się do dzieci, a dzieci zakazu do mnie zbliżania się nie mają. I gdzie tu jest uczciwość? Teraz wiem, gdzie mam iść. Teraz mogę robić... Aha, nie wiem, jak to się robi. Tak. Okej. Jej! Pytanie roku, gdzie teraz? Dowcipy na poziomie rezerwowych psów, bo ja już nasiąknąłem całkowicie tą energią. Big Brain Energy. Tu są jeszcze drzwi. Storm Missile Box. Więc musiałbym przejść znowu przez... OS. Okej, ale że teraz się w ogóle nie przykleił do tego, to już jest jakiś żart po prostu. Nie ma najmniejszego powodu, dla którego nie powinno się była tam... Tak. Naprawdę. Zablokowało mi drzwi, naprawdę. Tragedia. Tam jest, błagam się. Ah.
Konsekwencje śmierci są tu głównie takie... Są takie, że jestem wkurzony. Dobra. Gdzie teraz? W dół, przez zieloną bramę. Dobrze. Aż tak się nie denerwuję, żeby mi się podnosiło ciśnienie, więc kurometr by tu chyba nic nie dał akurat. Ja się rzadko, naprawdę rzadko stresuję graniem. Tak żeby mi się aż ciśnienie podnosiło. W sumie dobrze, bo chyba byłoby mi żal. O nie. Czy wyście... Wszyscy oszaleli. Teraz dwóch. Chyba bym na wypłatę pozamieniał. Ojejku, raptowny, przykro mi strasznie. 8 lat to jest naprawdę dużo jak na świnki, więc to bardzo fajnie, że miała długie, fajne żyćko. No ale zawsze żal zwierzęta. Szczególnie właśnie jak tak długo żyje, bo człowiek jak członka rodziny praktycznie trafił. Zielony laserek psuje roboty, to prawda. Więc akurat do nich mogę strzelać zielonym laserkiem. Ale zadaje im śmiesznie małe obrażenia. Ale mnie wzięli z obu stron. Tego Metroida to się zrobiła bardziej taka tryhardowa gra w stylu tych wszystkich roguelike'ów. Nie trzeba mieć faktycznie porządnego skilla, żeby coś ugrać. Jestem zaskoczony tym, jak poszli w taki bardzo nowoczesny design. Ojej. Mnie po teraz ugryz w krocze. Przez spodnie. To prawda, ale i tak bolało. Potem sobie tak lubi chodzić, coś tam sobie patrzeć i potem randomowo coś tam sobie skubać. I padło akurat na moje spodnie.
Wow. Trzeba się skupić. Historyjki o Pysiu zaczynają mi przypominać te historyjki o tym dzieciaku z Facebooka, który wiecznie pracował i nie mógł odpocząć. Jak mi się nazywał ten mały? O, ty. O nie. Nie chcę w ogóle tego kontrolowalnego ataku używać. A, teraz użył, super. Teraz to mi mało robi. I nie mogę nic sobie zregenerować. On sobie ładnie skontrował, ale cały czas używają czerwonego, który jest nieblokowalny. Uparciuchy. Prawdziwe ASMR. Kawkę bez kofeiny sączę. Nie miałem pomysłu na lepszy napój, a musiałem coś sobie na szybko zrobić. Dziwne te Super Smash Brothers, tak szczerze. Ach. Ale całkiem sprytnie zrobione AI, że one sobie biegają innymi trasami, żeby mnie próbować zawsze obiegać. To jest całkiem sprytne. Jeden zawsze idzie od lewej, drugi się stara iść od prawej. O. Tak, żeby zawsze mnie mieć w potrzasku. Fajne to. Ja bym uwierzył raptowny Gruniu, jak żył. To był strasznie mądrą świnką też i też robił takie rzeczy, że... cwany taki, że ciężko było... nie mówić ludziom, żeby nie myśleli, że zmyślam. Adida była strasznie głupia dla równowagi.
I zginę znowu. Super. Ja dzisiaj może sobie kupię burgerka, bo mam co świętować. Więc może celebracyjnego burgerka sobie na kolację sprawię. Wydaje, czy temu srebrnemu nic nie robią moje zielone pociski. Mi się wydaje, czy im w ogóle nie robią nic moje zielone pociski. Mam wrażenie, że im nic jednak nic nie robią moje zielone pociski i muszę jednak strzelać do nich rakietami. Więc spróbujmy tak. Spróbujmy jednak rakiety. Coś mi się wydaje, że oni jednak są odporni na... nierakietowe ataki mimo wszystko. Nie świecą się tak śmiesznie na biało, wydaje mi się. Parowałem go. Ale drugi mnie... był kontrowalny. Ten też. Ten nie jest. Ach! No nie. Nie rób mi tak. Chodź tu do mnie. Ach! Przeszkadzają mi, że są we dwójkę. O! Skończyły mi się rakiety. Teraz jest boss za bossem. Nie wiem co. Właśnie próbuję cały czas ładować te cholerne rakiety, ale średnio mi idzie. No i że właśnie mi się skończyły. A za szybko się kończą, żeby to było sensowne. Wystrzeliwuje się ich za dużo naraz. Ale spróbuję jeszcze raz. Może chociaż jednego tak załatwię. Jakbym załatwił tak jednego, ten szary jest chyba, ma chyba mniej zdrowia. To wtedy... A pewnie byłoby łatwiej, gdybym nie zaczynał tego boss fighta z takimi dużymi stratami. O, super. Ja
Ja zaczynam z jaką liczbą? Ja zaczynam z bardzo małą liczbą rakiet. Powinienem sobie doładować trochę rakiet, zanim na nich pójdę. No, z 22 tylko. Dałoby się gdzieś zgrindzić kilka więcej. Tu się da zgrindzić więcej? Zdrowie się da, to nawet lepiej. Tak, mam zdrowie, cofnę się po rakiety. W sumie nawet nie zauważyłem, że nie cofnę się po rakiety, bo nie mam do kogo. Ale przynajmniej na niego dwa razy więcej. Łódku! Chodź. Dawaj rakiety. 17, trochę mało. 22. 18. Jakbym tak sobie wymaksował rakiety, wymaksował zdrowie. Jeszcze nie respawnują. Dobra. To idziemy. No i zostały mi 4. Całe. I tyle by było z moich rakiet. Dobra, idzie mi już trochę lepiej. No trochę jak z Einsteinem faktycznie. Bardzo dobre rzeczy muszę powiedzieć o AI przeciwników w tej walce. Super ze sobą współgrają, bardzo mi się to podoba. To powoduje, że walka jest dużo trudniejsza oczywiście, ale no... O nie! Ostatnia i znowu trzeba będzie... Strasznie dużo mają zdrowia. Ten czasem dostaje obrażenia, ten też, ale chyba się potem blokują. Jest! Jeden przepadł, dobra. Z drugim już powinno być w miarę łatwo, bo już mnie nie będą tak z obu stron. Fajne. Nie lubię, jak się powtarza boss fighty, ale podobało mi się ogólnie. Cześć, Adam.
A ja w sumie chciałem tu zapisać grę. GG, GG. Tu muszę iść. Mam już Missile Cover, mam już Storm Missile Box, więc jestem już prawie po przedmiot, po który tu przyszedłem. Mówić, że to nie jest boss, jeżeli ta gra, jeżeli gra to podpisuje dosłownie jako Defeated Boss Twin Robot Chozo Soldier. Więc głupio mówić, że to nie jest boss, gdy gra mówi wprost, że to jest boss. Zaufam mimo wszystko grze. A, cudownie. No ej. No hej. Chyba mam za mało rakiet. Świetnie. Ej, daj rakietę. Dzięki. Okej. No. Bąk. Jej, dawaj mi to czurico. To jest dopiero do BDSM jakiś cudak. Space Jump Acquired. O, to chyba teraz... Nie, Gravity Suit mi jest potrzebny do wody. Space Jump? To będę mógł skakać w nieskończoność? O, proszę. I dalej nie działa pod wodą. Super. Co my tu mamy, czorico? A, świetnie, że nie działa pod wodą. Ale będę mógł przynajmniej... Dong, dong, dong. O. Nie da się podnosić pod wodą, ale... Przynajmniej można duże przepaście przeskakiwać. No. O, czy ja chcę tam iść? Nie wiem, czy ja chcę tam iść. Gdzie ja w sumie chcę iść? Czy ja chcę stąd wyjść znowu i pojechać na Gavoran? Jeszcze nie pokonałem tego ziomala tutaj, nie? No właśnie, bo jeszcze się tam muszę dostać jakoś. Access closed, ale nie mogę. To jest po prostu access closed. Czyli co, na razie mam go olać? Skoro nie mogę tam przejść... No najwyraźniej, tu nie mogę wejść, bo jest zimno. Nie wiem, to skoro mnie tu wywaliło, no to chyba oznacza, że muszę stąd iść. Tak też zrobię. Przecież jest jeszcze tutaj sekret jakiś. Tak się chyba też nie da. No nic. O nie! Dobra, jedziemy dalej. W takim razie, skoro nie tu, zobaczę, co mi to odblokowało na
Gaworanie. Was a bounty hunter in the depths of space, and she could easily combine your stupid ass with your face. No i tyle. Nie wiem, gdzie mam iść, nie wiem, co mam robić. Ale powinny mi się odblokować nowe ścieżki przynajmniej. Bo na przykład, o, tu bym teraz mógł już pójść. Bo jest ten missile box, gdzie się trzyma mój missile. Chociażby. Ale też dalej tutaj przez ten teleporter. Nie wiem, gdzie jest zielony teleporter. Tu jest blob skrótowy. Tu jest blob. W sumie nie widzę tutaj niczego takiego, czego jeszcze bym nie złapał. Oprócz tu. Ale już mam radar. Tu pokonałem, tu podniosłem, tu jest jeszcze faktycznie obszar. Dobra, lećmy. Niam. W sumie tu jeszcze mogę iść, nareszcie odebrać. Ups. Tak się synchronizuje z kopkami. Pozwalam, Escobar. Bardzo dobry pomysł. To wy złodzieje, a ja tam chciałem wyjść. No, no dobrze, tu jest zielony portal. I on prowadzi na Burenię. To za chwilkę. Za chwilkę pójdę na Burenkę. Aha, nie mogę stąd wyjść, więc muszę iść na Burenkę. Cudownie, zapraszam do motelu na Burence. Wkopałem się. Goodbye. Teraz gdzie jestem? Znowu gdzieś. Tu nie mogę wyjść. Tu mogę wyjść. I nie zaprowadziło mnie to absolutnie nigdzie, ale jest... O! Missile plus tank. Gdybym potrafił odsączyć tę wodę, to by było cudownie. Natomiast tak. Mogę iść zobaczyć, czy dam radę dojść tu. Bong, bong, bong.
No teraz bym zrobił. Nie wiem, tam spadł. Hehe. Dobrze. Kusi iść po te pociski tam na dół. Ach, jolo. A! Plus 10. Ha, ha, ha. Oingo boingo. Jak mawiał poeta. Chociaż, aczkolwiek nie wiem który. Warto było czekać na te piękne czasy i na własne oczy cuda te zobaczyć. O-o. Teraz się dostać na drugą stronę i otworzyć sobie tu przejście. To by było bardzo fajne. Jej! Musi się dać jakoś tej wody się stąd pozbyć, no? Bąk. No okej, okay, to już sobie zebrałem co chciałem, ale to jeszcze nie wszystko, bo chciałem sobie jeszcze podnieść. No ogólnie to chciałem gdzieś indziej chyba tutaj pójść, co? Aha, nie, ja tu w ogóle nie chciałem pójść, po prostu tu wpadłem przez przypadek. W sumie tu mam jeszcze trochę rzeczy do zobaczenia. Na przykład plasma beam cover. Które musiałbym... O, mógłbym ściągnąć przeskakując stąd... O, widzę, co ja mam zrobić. Panie i panowie. A jaki zły bebok. Aha, jasne, tu mamy wyjść. To jest jednokierunkowa. Widzę, co tu musi się odbyć, co musi zostać odbyte, żeby zadziałało. Bo i muszę się dostać tu. Chyba tędy będzie najłatwiej w sumie. Bardzo mi się podoba konstrukcja mapy. Na jedne rzeczy kurwie mocno, a drugie naprawdę jestem zakochany. Więc to chyba dobry znak, że mimo wszystko mi się podoba. No, zobaczmy. Hop, 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 hop. Hehehe. Więc muszę tam drugi raz pójść i co? Muszę tam drugi raz pójść, żeby
Hop, 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 hop. Żeby móc tam doskoczyć w ogóle. Hop, 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 hop. Jestem. Aha, wiedziałem, że tu się dostanę. Rekt. O, zupełnie nowa miejscówa, no i pięknie. Ej, dobre pytanie, bo chyba jeszcze nie było ani jednego Metroida do tej pory w tej grze. Okej, tutaj. Były X-y. Były Chozo. Ale żadnych Metroidów chyba jeszcze do tej pory, Jak mam już trochę więcej manewrowolności, to fajniej się gra te wodne levele mimo wszystko. A co i to? Cóż to? Okej, Metroidy to są wyginięte od przed pierwszej części Metroida. Więc one są w każdej tej grze wyginięte i zawsze tam są. To jest wielki plot twist każdego Metroida. Co? Metroidy w Metroidzie? A, myślałem, że go zabiłem już. No to przepraszam. Okej. Więc stąd powinienem móc otworzyć tu. Zadaniem Samus jest zabić ostatniego Metroida w pierwszej grze. To jest taka trochę aluzja do Obcego, że ona ma jakąś tam więź z tymi Metroidami i zawsze jest ten jeden ostatni i... ITP, ITD. No to jest zupełne przeciwieństwo ochrony, bo ona ma za zadanie je zabić, te wszystkie. Tego ostatniego Metroida. To jest ogólnie, to jest jedyna rzecz, która mnie tak cholernie bawi w całej tej serii Metroid, że te Metroidy to są takie gluty bezsensowne.
i morduje się je na pęczki. I one są nazywane tym największymi zabójcami galaktyki w ogóle. A tak serio, to one są... Takie byle G. Więc ten aspekt tej gry mnie zawsze bawił. Design tych metroidów jest właśnie taki strasznie niestraszny. Takie słodziaczki, które by można tulić. No a tak, a potem podobnie też w paraleli do Obcego. A ja tu nie mogę iść. Również Samus przez jakiś czas się opiekowała jakimś tam metroidem. Musiałbym od tamtej strony. A w Metroid Fusion przypadkiem właśnie te X-y nie zainfekowały Samus? Chyba nawet była o tym mowa na początku w intrze tej gry, że ona została zainfekowana tym glutem, tymi takimi kolorowymi, które, o, które wyglądają jak Luma. Dobra, to ja muszę gdzieś tędy iść, tylko nie wiem gdzie. To nie jest ex-parasite, to jest glutek. Proszę nie oszukiwać widzów. To jest question marks. Stąd nie mam jak wyjść. Czy ja się zaklinowałem przez przypadek? O, to są śmiejżelki. Okej, nie wiem co mam teraz zrobić. Radar mi nic nie pokazuje. Tu się respawnuje ciągle ten wieloryb. Nie wiem, czy to do czegoś służy. Bo nie mogę na niego wskoczyć, bo myślałem, że mógłbym na niego może jakoś wejść i wyjść stąd, ale no nie, nie mogę, bo nie doskoczę. Nie mogę pływać jeszcze. Bata, utknąłem. Tam nie mogę iść, bo nie mam jeszcze odpowiedniego przedmiotu. Stąd nie mogę wyjść. O, jednak się udało. O, faktycznie. Dzięki, Okemi. Próbowałem wszystkiego i zupełnie zapomniałem o tym jednym. Jednak ty to jesteś bardzo mądry człowiek. Kawaler. Dziewczyny się pewnie za tobą oglądają. Na każdym kroku.
Ale bym ci wytarmosił policzek teraz. Jej! Wydostany jestem. Dalej nie wiem, gdzie ja idę i po co, no ale idę. Brzusio mnie boli, kochani, brzusio mnie boli. I to tak dziwnie, jakby mi się tak mięśnie pozaciskały w żołądku. Czy może nawet poniżej. Bardzo nieprzyjemny ból. Znaczy nie, żeby jakiś ból był przyjemny jakoś szczególnie. Chyba, że wiecie. Miesiączka. Możliwe. Ej, dawno nie miałem w sumie. A żebyście wiedzieli, że tak będę mówił zaraz do wszystkich. Zaraz się będę interesował, czy macie pannę, zaraz będę rosołek robił, będę te serwetki kładł na czacie. Będziemy się spotykać na rosołku o 14 codziennie w niedzielę. O! O, chyba woda zaczyna się... O! No jeszcze trochę. I co to zrobiło? Absolutnie nic. Było warto. Jestem na samym dnie. O, będzie filmik znowu. Ej, no to wy się śmiejecie, ale ja ten serwis prowadzę 11 lat. Są na naszej społeczności ludzie, którzy byli w szkole podstawowej, jak ja zaczynałem ten serwis, ja ich pamiętam, a teraz to są dorośli ludzie. A co będzie za kolejne 11 lat? Na przykład... Jersz. Ale teraz jestem hotuwa. Gravity suit acquired. Jej, wreszcie będę mógł w wodzie normalnie skakać. Przynajmniej z tym Emi nie miał tyle problemu. O, i obniża zadawane obrażenia, znaczy otrzymywane, super. I nareszcie Extreme Cold and Lava. O, jak pięknie. Zacząłem oglądać cię w więzieniu, teraz w domu. Jesteś strażnikiem, czy odsiadywałeś? W sumie... Mam parę osób, które były w więzieniu. Ogólnie nie polecają. Za różne sprawy. Nikt nikogo nie zabił, z moich znajomych przynajmniej. Znaczy, przynajmniej nie poszedł za to siedzieć, nie wiem czy nie zabił. Nie dałbym sobie ręki uciąć, że nikt nikogo nie zabił. Ale najczęściej to są jakieś problemy z podatkami, jakieś... Udanie widy tego typu. Czyli złodziejstwo.
Przynajmniej w jednym przypadku nawet nie chodziło o złodziejstwo, tylko o... Jezu, nie znam się za bardzo, ale chodziło o coś, że ktoś się dał wkręcić w jakąś... w jakąś umowę i coś tam i to się okazało potem, że to był jakiś przekręt i wyszło jak zawsze, jak to mówią. O wy kurde, to są jakieś rakiety do zjedzenia. Dej. A to jeszcze do screw attack, tak? A ja jeszcze nie mam screw attack. No siema, Terek. Witam z powrotem. I pan serwisek, dzień dobry również. To Grant coś opowiadał, że jak był fotografem, to coś tam i pamiętam, że opowiadał kiedyś na streamie, że chcieli go... There is another problem you may have noticed. The temperature of ZDR has started to fall. I cannot say for certain if the X are to blame, but the drop in temperature is indisputable. The gravity suit should keep you insulated from the effect of low temperatures. Even so, beware the unexpected and proceed with caution. Okay. Pamiętam, że Graham opowiadał kiedyś na streamie jakimś, że jak była ta akcja policyjna. Nie pamiętam, który to był rok, 2006, coś koło tego, że tam przeszukiwali ludzi i chcieli im... Ja też skrywę, tak. I chcieli im... przeszukiwać komputery i zabierać płyty i tak dalej. To Graham jak był fotografem właśnie i miał setki płyt normalnych, takie gdzieś tam te zdjęcia i filmy. Chcieli mu je... tam zabierać cały jego dobytek, w zasadzie całą jego robotę chcieli rozpierdzielić, zabrać mu komputer. A nie pamiętam detali, to już było dawno temu, jak on to opowiadał. Może ktoś z was pamięta lepiej niż ja, bo w sumie kto by słuchał Grema, nie? Nie no, żartuję, go słuchałem, tylko już nie pamiętam. Ale bo tak, była kiedyś w Polsce taka akcja, to było z 15 lat temu, jak nie dłużej więcej. Jak po prostu ludziom wchodzili policjanci do mieszkania i szukali pirackiego oprogramowania. To było zaraz przed tym, jak zamknęli wszystkie większe strony z napisami do filmów polskimi. Też była to wielka drama. Chyba z tym dystrybutorem to się Gnutek Films nazywał, czy jakoś tak. A to było coś koło 2005, czy... No kawał czasu w każdym razie. Aha. Tak myślałem. Gutek, może Gutek. Bo to właśnie była taka zmasowana akcja, zorganizowana przez parę takich różnych... CDA to jest w ogóle jakaś taka super dziwna firma. Mamy z nimi umowę, bo w sumie musimy, bo jakbyśmy nie mieli, to i tak by po prostu piracili nasze filmy. Mam takie wrażenie. Więc mamy po prostu z nimi umowę, że reuploadujemy nasze filmy na ich stronę. Oni nam płacą z reklam. To płacą z reklam to jest bardzo mocno powiedziane, bo tam co 2 lata wypłacam może z 500 zł takich super reklam. A tam są miliony wyświetleń. To jest taki dziwny serwis, mają tak badziewne serwery, mają jakieś tam rzeczy, które są niby oficjalne, mają jakieś mnóstwo piratów. Dziwna jest to strona. O nie! O Jezusie.
żeśmy się nie dogadali. To jeszcze raz. Czas na bossa. Falanga, falanga, to dzibelanga. O, mogę go sparować wyraźnie. No ja nie oglądam niczego na CDA, bo mi ten player i tak tak paskudnie działa, że dla mnie są w ogóle rzeczy tam nieoglądalne praktycznie. Nie wiem, czy to tylko ja tak mam, bo mieszkam za granicą, czy po prostu ich te serwery są tak. Tu mi się buforuje jak trombony. O, druga faza. Dzikusku. O, teraz robię inaczej. Okej, to ciekawe. Już się szykowałem do tego samego ruchu co zwykle, a on teraz zmienia atak. O, teraz już nie. Dobrze, że mi się kula trochę powiększyła. No. Umrę. A na premium jest lepszy odtwarzacz? Jest ktoś, kto na tym świecie, kto ma w ogóle premium? Załatwiłem mu tarczę. Fajnie. To bez tarczy jest jeszcze groźniejszy. Ja chyba wolałem jak miał tarczę. O! To ciekawe. To jest śmieszne, bo jestem niby partnerem CDA i tak dalej, a nawet mi nie dają premium w pakiecie. No ale z drugiej strony niby YouTube też nie jest. Daj mi te tarcze. Frajer, frajer, dałeś się, dałeś się. O kurde. Mści się teraz. Oj. Dobrze, nie sięgnie. Przycięło mi tak dość ostro teraz grę.
Nie wiem, czy to było widać też u was. Ciekawe. Ach! Dobra, dam się zabić, bo teraz w sumie już... Bardzo dużo zdrowia mi zabiera, nie wiem, czy zauważyliście. Prawie dwa paski zdrowia jednym takim mocnym ciosem. Ja na CDA nawet nie wrzucam. Oni mają jakiś tam mechanizm, że po prostu podpina się swoje konto YouTube i to się wszystko samo wrzuca. Dlaczego mi to zrobiłeś, babo? No, ten backup na CDA to nie jest jakiś taki super backup, bo jakość tych filmów też mocno spada. I tam nie obsługuje ani 4K, ani chyba nawet 60 FPS. Pierwsza faza idzie szybko. Z drugą mam dalej sporo problemów, odkąd ma nowe ataki. No ale przyzwyczajesz. To jest właśnie, kurczę... Chyba najgorsze, nie? Że jak się już nauczy jakiegoś bossa i potem ten boss wraca i nagle ma inną pulę ataków, to się wszystko rozpieprza. Za rezerwowe psy YouTube raczej nic nie zapłaci z reklam, bo raczej nie będzie na tym żadnych reklam. Być może z YouTube Premium, jeżeli ktoś ma YouTube Premium. Ale nie, z samego YouTube'a nie. Ogólnie dużo pieniędzy mnie będzie kosztować. Ten materiał, ponieważ że nie zarobi, to jeszcze są koszta playera, więc... Ja byłem zaskoczony, bo nie wyskoczyło mi, mimo że zaznaczyłem, bo tam też się zaznacza, czy tam są... Czy są cycki, czy jest przemoc, czy są jakieś kontrowersyjne rzeczy, trzeba wypełnić teraz taki kwestionariusz. I zaznaczyłem, że są sceny seksu, czyli taką najgorszą możliwą tam tą kategorię i w ogóle. I nie wyłączyło mi reklam całkowicie, tylko zrobiło, że limitowane. Więc to mnie trochę zaskoczyło. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że automatycznie po prostu wyłączy kompletnie monetyzację. Ale wątpię, żeby jakieś tam szczególnie... O, jeden punkt zdrowia mi został. Pięknie. Ajajaj. Ogólnie... ogólnie sytuacja z teledyskami jest inna. Teledyski są oceniane innymi standardami niż inne wideo. I na YouTubie jest to zaznaczone, jak się wypełnia ten kwestionariusz. To są osobne kategorie dla rzeczach w teledyskach. Po teledyskom wolno pokazywać na przykład nagie piersi, albo insynuować seks i w ogóle, i
Bo dlaczego można? No bo przecież to przecież te wielkie instytucje stoją za teledyskami, więc im pieniążków się nie zabierze, nie? Kowalskiemu nie wolno. Nie, dla sztuki są właśnie, dla rzeczy takich edukacyjnych czy sztuki jest jeszcze osobna kategoria. Jest po prostu specjalna kategoria dla teledysku. To zabawne. O, 4 razy! Tego jeszcze nie zrobił wcześniej. I w ogóle on ma inne teraz schematy ruchu niż miał wcześniej, dlatego ja go nie potrafię ogarnąć. Bo robi zupełnie inne ruchy niż robił do tej pory. A tu cwaniak. Tak, ta druga faza jest inna niż była poprzednio, dlatego sobie z nią nie radzę. Dobra. To może zacznę. No. Haj. Dawaj te tarcze. Spartoliłem kompletnie, dam się załatwić. Jednym strzałem. 140 punktów zdrowia. Jednym strzałem. Na YouTubie jak się poszuka, to można znaleźć normalnie gołych ludzi, na przykład pod Naked Yoga. Nie ma w tym nic złego, to nie jest zabronione na YouTubie. Nadzy ludzie nie są zabronieni na YouTubie. Nawet można nagich ludzi monetyzować w odpowiednim kontekście. Ale wszystko, co implikuje cokolwiek seksualnego, już jest zabronione praktycznie całkowicie. To jest ta mania Amerykanów na punkcie seksu. Nie uważam, że Ameryka jest bardzo seksualizowanym krajem. Ja myślę, że jest wręcz przeciwnie, że Europa jest pod tym względem dużo bardziej liberalna. Amerykanie są bardzo pruderyjni, jeśli chodzi o cokolwiek związane z seksem. Szczególnie współcześnie. Tak myślałem, frajerze. O ty kurwa. Pierwsza faza bez trafienia. Pyk, pyk. I daddy wie, o co chodzi. O, teraz tylko 2 razy. No i za każdym razem inaczej.
Myślałem, że minimum 3 razy tak robi. A teraz tylko raz w ogóle. Co jest? Już zupełnie nie ogarniam, ile on razy może strzelić. Ciekawe, jaka jest maksymalna chociaż. A! I znowu QTE jest jeszcze na końcu. A już bym go zabił. No, wygrywają nuty o dupach, to fajnie, a pokaż półsłódka i ci filmy wyrzucą z kina i nie pozwolą ci go puścić. A pamiętacie, jak podczas nagród Grammy Eminem robił piosenkę swoją bardzo wulgarną z Eltonem Johnem i musiał mówić miłe słowa zamiast wulgarnych? Chyba stan był. I to było strasznie śmieszne, bo nie wolno brzydko mówić na Grammy, a nie Eminem. I remember. Jak się go odpowiednio szybko trafi, to on nie zaczyna atakować tym gównem. O mój Boże. Jest taki trudny. Po prostu jestem słaby. Zdecydowanie za bardzo się spieszę. Nie, Polacy też mało kto potrafi rozmawiać o seksie. To nie chodzi o to, czy potrafimy, tylko o to, czy wolno. W Ameryce średnio wolno w ogóle rozmawiać na te tematy. Jest wielki powrót do konserwatyzmu. I nie wolno o wielu rzeczach. A my przecież Amerykanie wprowadzili na przykład do Japonii cenzurę. Mam wrażenie, że się nie do końca rozumiemy, albo mamy inną definicję tego, co nie wolno, bo jest różnica między tym, czego nie wypada zrobić i że to się zmienia, a jest różnica tym, czego faktycznie nie wolno i na przykład się nie da wpuścić do kina.
Polsce nie będzie problemu z wypuszczeniem w kinie filmu, który zawiera gołe piersi. W Ameryce wypuszczenie takiego filmu do kin może być po prostu problematyczne. To po prostu może być niemożliwe w pewnych sytuacjach. To nie jest kwestia żadnego... O nie. A z drugiej strony cieszę się, że mniej rzeczy w pewnych sytuacjach wolno. Jak będziemy się bulwersować o to, że nie można przypadkowej kobiety klepnąć w tyłek na ulicy, to ja powiem, no to dobrze. Są pewne sytuacje, gdzie warto troszkę dojrzeć. Widziałem nowego Bonda, a był zupełnie mi się nie podobał. Znaczy... Był tak głupi fabularnie, że... Były te scenki, że strzelają i tak dalej. Ale bardzo mi się podobało... że Bond w całym tym filmie, tym nowym, wyglądał jakby... Przeszedł tę grę już z 50 razy i po prostu tak grał na automacie wszystko. Nawet się nie schylał przed pociskami, tylko wiedział, gdzie wszyscy są. To było bardzo słodkie, przypominało mi takiego zmęczonego speedrunnera, który 50 razy już przeszedł i już mu się po prostu nie chce, ale musi poprawić czas, bo... Ale to nie chodzi o to, że on to źle zagrał. Jemu po prostu kazali to tak grać, że jest takim wielkim badassem, a wygląda po prostu jak wygrał na cheatach. I to jest takie słodkie. To idzie gdzieś tam, w ogóle się nie chowa za osłonami, nic tam, bip. To było super. Dobrze się bawiłem na tym. No tak. No, Bond zawsze przeżywa, no. Dokładnie tak. Nie jest tak, że w ogóle, że w co drugim filmie jest taki cliffhanger, że niby Bond tam... O, a czy teraz Bond umarł? Zobaczymy w następnym filmie. Nie potrafię, cholera! Nie potrafię zrobić tego quick time eventa. Już jestem tak poddenerwowany, że za każdym razem, jak się zaczyna ten quick time event, nawet na niego nie czekam. Z tym naciskam i... Właśnie nie przez klatkę laga, po prostu mam przedwczesną interakcję. Podobno wiele mężczyzn w pewnym wieku ma ten problem. Przedwczesną interakcją. Jak już refleks nie ten na starość.
Zabij go wreszcie, ile można. Nareszcie. Retropauza. Ale żem się wymęczył niepotrzebnie. O Jezu, kolejny filmik. To będzie jakiś boss rush po prostu? Czy... A nie, nie filmik. Okej, okay, to było dziwne, że się tak czarny ekran zrobił na chwilę. Benny Lankok, ta plotka o tym, że Bond będzie kobietą, jest tak głupia. Pomijając fakt, że ten film już wyszedł. Że te plotki chodzą już tak od lat i ten film już wyszedł i można sobie zobaczyć, czy tam Bond jest kobietą. I spoiler, Bond nie jest kobietą w tym filmie. Bo się tak daje cię łapać na takie rzeczy, to jest tak śmieszne. Ludzie się strasznie lubią triggerować. Ja też się bardzo lubię triggerować. Ej, Bond nie jest Polakiem, ale w tym nowym serialu przecież tego... w nowym serialu Netflixa... Nie Netflixa, Disneya, Hokaju. Tak, bo to tak mi robi krzywdę. Okej, okay, to teraz już wiem, jak mi to robi krzywdę. W Hokaju przecież Polak będzie grał człowieka, który dostanie w mordę od Hokaja. I to sam papież. To nie byle jaki Polak w dodatku. Więc hej. Co ja nigdy nie spodziewałem się, że użyję słów polski papież dostanie w mordę w filmie Marvela, ale w serialu Marvela nawet. Ale to jest ta linia czasowa, kochani. What if? A był przecież komiks chyba Marvela o Janie Pawle II, prawda? A czemu ty nie masz dla mnie nic? Czuję się oszukany. Sorry, co? A, bo ja już to miałem. Chwila, to gdzie ja jestem i czemu ja tu jestem? Ja mam iść tu. Jestem tak skonfundowany teraz. Jak ja się mam tu dostać? W ogóle innym przejściem. Windą tutaj. Ale tu nie mogę jeszcze przejść. Aha, no dobra. Tu nie mogę przejść, tam nie mogę wyjść. Bo tu jest zamarznięte. Ja już nie wiem, co mam zrobić w tej grze. Przestań mnie bić. Dziękuję.
To chyba jest ten segment, tak, dokładnie. Zdecydowanie powtarzam to samo, już zobaczyłem na mapie, że już mam tu wszystko odkryte, więc tu już byłem, po prostu się zmieniło. I dalej nie wiem, gdzie mam pójść w takim razie. Ja tu wszystko niby mam już zdobyte. Więc nie jestem pewien, gdzie ja zmierzam i dlaczego. Chciałem iść jeszcze tutaj, to wiem. Bo tu się teraz... Aha, to są zamarznięte drzwi też. Jest jeszcze cały ten zielony obszar, którego nie odkryłem, bo nie mogłem. Ale teraz już mogę technicznie, rzecz biorąc. Więc nie zostaje mi chyba nic innego, jak spróbować udać się tu. Aha, to są zamarznięte drzwi, których nie mogę otworzyć. Musiałbym wyjść dookoła, coś tam tutaj... Dobra, zobaczymy. Idę w prawo, gdzieś dotrę. Adam, masz mi coś do powiedzenia w sumie? Bo ja nie wiem. Uploading data. I have determined the reason for the planet's rapid cooling. Thermal energy is no longer being routed from Cataris. Muszę iść na Cataris. This area, Artaria, is located in the depths of the planet. Much of it will be frozen. Find a way to thaw any frozen doors and pools you encounter. The central control system you activated in Cataris is still operational. Some force must be physically blocking the routing of thermal energy. I suspect a powerful X is involved. You must annihilate it. Return here after solving the problem. The cooling has prevented you from exploring this area. There must be a vital ability hidden somewhere here. No dobrze, brakuje mi zdolności. Tyle się dowiedziałem. I powinienem iść też na Cataris. Czyli tam. Czyli i tak mam po drodze. Bo chcę wyjść najpierw tu. Znaczy po drodze to no, mocno powiedziane. Aha, i tak nie mogę. Mogę? Pozamykane są wyjścia, żebym musiał iść w prawo. Czyli jestem tu uwięziony i mogę iść tylko tą drogą, którą sobie wymyślili. Do żółtego portalu? Nie, to nie jest portal, to save station. Czyli tędy, tędy, tędy. Jest jedna droga tylko otwarta. Tu, tu, tu. I... Tak, i do windy. Co za po lewej? Ja już mam od niego przedmiot. A w tę stronę nie mogę iść, bo wszystko jest zamarznięte. Więc tak, to jest jedyna ścieżka. Bo dość wygodnie, tajemniczo wszystkie inne zamarzły drzwi, tylko nie te jedne. Tam akurat, gdzie muszę iść. Podejrzany. Przypadek? Nie sądzę. Okej, to też są zamarznięte. Te też są zamarznięte. To jednak nie tu mam iść. Gdzie mam iść? Skoro nie mogę tu, bo jest frozen. Dobra, zacznę... Może od...
może od podniesienia dodatkowych rakiet. Nic nie ma ukrytego. Tu jest ukryte przejście. Ha. I tędy mogę pewnie wyjść. Aha! Dobrze. Jednak dobrze myślałem. Tędy. Zdecydowanie więcej niż 7 godzin. 7 godzin. Myślę, że już z 10 gram. I nie wiem, trzeba było podliczyć po prostu, ile streamów zrobiłem już. Na, jak się zapisze grę, a potem wczyta, to jest napisane, ile czas gry. Ale pewnie jak w wielu grach ten czas gry nie zlicza zgonu. W wielu grach nie zlicza zgonu. Więc... nie wiem, na ile można mu ufać. Już muszę być gdzieś blisko końca tej gry. To jest niemożliwe, żeby ona była taka długa. Jestem już na etapie dobre, ale nie rób więcej. Już bym chciał ją skończyć, serio. Dobrze, jest. Tam, gdzie miałem jechać, na Kataris. Na Korinis. Ech. 13 godzin już gram. Możliwe. Dużo umieram, bo cały czas gadam z wami zamiast grać. A... więc odjąłbym ze dwie może. No i jestem. I teraz muszę iść w lewo. W prawo się nie da. Czyli cała mapka się w zasadzie zmieniła, bo teraz cała planeta zamarza. I założę się, że speedrunnerzy będą się świetnie bawić tutaj, wymyślając, jak wyjść poza te określone lokacje, które są przygotowane podczas zamarznięcia. Chociaż nie byłem tu jeszcze na dole. Chcę zobaczyć, co jest tu na dole. Tu są rakietki na przykład. Jest wszystko frozen. Okej, jak wszystko jest frozen, to gdzie ja mam iść? Morph Ball Launcher. Mnie wkurza to, że nie można... O, penus.
Oho. Zazwyczaj jak gram sam dla siebie, to bardzo lubię lizać ściany. Jak gram na streamach, to tak pół na pół, bo staram się nie, ale często zapominam. Jak się zamyślę, to potrafię przystanąć gdzieś na dłużej i grindować. Znaczy, myślę, że jako wstęp do dwuwymiarowych Metroidów, to Dread jest równie dobry jak każda inna gra. Jeżeli chcesz zagrać w klasycznego, dobrego Metroida, to Super Metroid. Na Super Nintendo to jest taki... uważany po prostu za najlepszą część w ogóle. Ale Dread, tak jak każda inna część, to te gry się jakoś szczególnie dużo od siebie nie różnią. Jest na minisnesie Super... Super Metroid. A to jest jakiś bebok zły. Na dużą buzię. Okej. Okay. A, do góry trzy. Nic mu nie robi krzywdy. O, okej, okay, rakiety mu robię. Nie mam ochoty na jeszcze jednego bossa. Coś mi się zwyczajnie nie chce. Strasznie mi ciepło, najchętniej bym zdjął koszulkę, ale nie wypada, bo dostanę bana na Twitchu. Mogę natomiast trochę grzanie skręcić. Sakra, jak mi to źle idzie. No. Sam się w zasadzie zabijam. Jak na razie. Czasu daje czasem na dotarcie do bezpiecznego punktu. Nie wiem, jak tu się mam bronić. O, mogłem mu zrobić kontro. Nie wiem, że będę wiedział na przyszły. Mogę sparować. No właśnie. I on tak jak za wcześnie zatrzyma ten
Ludzie mówią, że jestem prosiakiem domowym, moim kawiakiem. Ludzie mówią, że nie trzymam kawiakiem. Podoba mi się na tym etapie w Metroidzie to, że jest świeżo trudny, jest przyjemnie trudny, jest miłą odmianą po niektórych innych grach Nintendo. Jest fajny. Ja lubię takie wyzwanie mocne. Że... O, nie miałem na tym ruchu. Ale co on kurde robi? Co on robi teraz? Nie wiem, co ja mam teraz robić. A w ręce mnie dostrzega. Okay. Masakra, ale fajne. Ale jakie trudne. Nie wiem, co ty robisz z nami. Jezu, jakie trudne, ale fajne. Nie wiem, czy mam na to siłę, ale bardzo mi się podoba. Czuję się już bardzo zmęczony po całym dniu. Ale fajny boss. Jaranko. Chodźmy. Nie mam pojęcia przez połowę czasu, co się dzieje na ekranie, ale jest super. Nie,
ile się tylko da. Ej, a co chodzi z tymi jego skutkami? Zatwiłem dwie. O Boże. No, nie mogę tutaj... Chciałbym zrobić dość skoku, ale z jakiegoś powodu nie chce mi się robić skoki tak, jakbym chciał. Ups. O! No też tak mówię, tak? O, już było bliziutko, mam wrażenie. Mam wrażenie, że już było bliziutko. No, ale nacisnąłem teraz Y, jak sam skurwysyn. Znaczy X, nie Y. X jest na padzie od Xboxa. Znaczy Y jest na padzie od Xboxa, to będzie. Jestem pewien, że naciskam odpowiedni przycisk i nie zaskakuje mi ten prompt. Może już jestem zmęczony, nie wiem. Może jednak dzisiaj nie skończę tej gry i znowu będę musiał jutro w nią grać i już nigdy nie zrobię żadnego materiału na Ring of Kiju. Z grubej rury teraz. O-o. Okej, tak też może być. No, przecież naciskam te cholerny... Specjalnie czekam i na tego prompta i go naciskam i w ogóle nie paruję. Nie rozumiem tego. Przecież parowało tak ładnie za każdym jednym razem i teraz nagle nie potrafię sparować tego ataku. Czuję się bezużyteczny. Tak ładnie mi szło.
Y. No. Znaczy X, ale wiadomo o co chodzi. Z liter jestem jestem kiepski. Alfabet nie jest moją mocną stroną. Ale naciskam co trzeba, obiecuję. To na górze. To na górze naciskam, tak. I w ogóle pominąłem najwyraźniej całą jakąś fazę. Teraz przez to wszystko, bo nie trafiłem po prostu. Chyba nie na moje nerwy. Już jestem chyba za stary na gry wideo. Może już czas na emeryturę. X. Ej, czemu się nie... Czemu się nie zrobiła animacja? Przecież to sparowałem. Teraz dopiero. Czemu wtedy nie zaskoczyła? O co chodzi? Dawaj te łapy. Czemu nie pokazujesz łapek? Ludax, cześć! Dzięki za rozproszonko donate'em. Nie czas na emeryturę. Się zobaczy. Jak umrę na serce podczas grania w to, to nie wiem. Co wyrobić? No, próbowałem podskoczyć tak jak ten. Umarłem, bo zapomniałem, że da się robić podwójny skok tylko skacząc na bok. Nie da się tego robić skacząc po prostu do góry. To jest w zasadzie warunek wykonania tego skoku. No śmiesznie, że mogę przeskoczyć w tym wiatrze. Okej, ale to też bardzo precyzyjnie, to jeszcze gorzej. Dobra, to jednak wolę. X nie ma. Czemu nie umiera?
mi, żebyś umarł. Życzę ci tego. Wiem, że nie powinno się życzyć śmierci bossom, ale życzę mi jak najbardziej zgonu. Nie dam chyba rady tego dzisiaj zrobić. Chyba muszę odpocząć już po całym dniu. Mam wrażenie, że po prostu brakuje mi cierpliwości. Co wy na to? Co wy myślicie? Może powinienem skończyć po prostu jutro rano? Spróbuję jeszcze raz, no skoro już zacząłem, ale... Jak nie będzie szło lepiej... Na razie go tłukę bez ani jednego trafienia, więc może mam pełne zdrowie. Te rączki mu zepsułem. Te skoki, tak jak ci każę je robić, Samus. Błagam cię. No nie wygram tego znowu. Jakaś klątka. Mnóstwo on ma zdrowia, mnóstwo. Stracił ostatnią łapkę, nie wiem co to daje w sumie. Ile razy jeszcze? Ja pierniczę, ile razy? Z masakra. O, nareszcie. OMG. Fajne 15 FPS-ów, baby. Ach,
ale serio muszę zrobić przerwę. Jutro rano skończę, bo... A z tym brzuch mnie boli. Nie wiem, co sobie zrobiłem, ale mnie boli. Tylko przyda się jakiś save point znaleźć, czy coś, nie? Mogę się chyba cofnąć. Gdzie ja powinienem... pójść. Au. Jeszcze tylko się gdzieś zaparkuję i będzie. Czemu to nie działa? Aha, bo tu nie ma tego. Zasilania. No tak. Cholera. Teraz umrę jak tak. Umrzeć, tylko wrócić do punktu kontrolnego. Dzień dobry, panie Michale. Raczej dobry wieczór. Nie ustawię dobranoc. Tu? O tu. Ok. Chyba mogę to zasejwować. I skończyć. Tak jest. Ok. To tyle na dzisiaj, słuchajcie. Jutro z samego rana już muszę skończyć tę grę, żeby, nie wiem, zacznę pisać recenzję już dzisiaj. Zacznę pisać recenzję już dzisiaj, jutro rano skończę grę, zobaczę, czy muszę coś dopisać, coś pozmieniać w treści i może nawet zdążę do wieczora ją zmontować, chociaż wątpię, to by było bardzo szybko. Ale to też nie jest jakaś super skomplikowana gra, więc zobaczymy. Może jeszcze, zależy ile jeszcze gry zostało do końca. Ale na razie się zmywam, bo jestem zmęczony i w sumie nie czuję się zbyt dobrze, więc buziaki wam wszystkim, widzimy się jutro. Trzymajcie ręce na wtyczce, żebyście wiedzieli, kiedy zaczynamy. Dobrej nocy, bawcie się dobrze, pa pa.